Jan Kochanowski to autor, który na liście lektur ogwiazdkowanych jest wyróżniony podpisami wybrane utwory. Koniecznie z gimnazjum treny 5, 7 i 8, a z szkoły ponadgimnazjalnej utwory wybrane. Zatem jeżeli ja bym miała wskazać utwory wybrane, to w szczególności uważam, że powinniście zwrócić uwagę na dwie fraszki. Fraszkę o żywocie ludzkim, w której pojawia się słynny już motyw Theatrum Mundi, a więc takiego losu człowieka, marionetki w rękach bożych. I fraszkę do snu, w której Kochanowski prezentuje popularny wówczas pogląd, że dusza ludzka podróżuje w czasie snu. Warto też zwrócić uwagę na fraszkę, której tutaj nie wymieniłam, czyli fraszkę zatytułowaną Do gór i lasów. Ja bardzo ją lubię, bo to jest fraszka, w której Kochanowski prezentuje taki model biografii renesansowego artysty, ale ono mi pasuje także do wielu innych współczesnych zagadnień. Mimo wieku człowiek powinien ciągle dążyć do zmiany i nie kostnieć w jakiejś określonej sytuacji, ale uczyć się na nowo czegoś ciekawego. I w zasadzie Do gór i lasów jest taką fraszką mówiącą o tej konieczności ciągłej przemiany bez względu na wiek. Jeśli chodzi o pieśni naszego Jana z Czarnolasu, to tutaj wypisałam je poszczególnymi numerami, ale domyślając się, że te numery mogą Wam nic nie mówić, odniosę się do ich treści. Na pewno istotną tutaj w poznaniu twórczości Kochanowskiego jest pierwsza pieśń, która wedle anegdot przyniosła mu największą sławę, którą to chwalił nawet sam Mikołaj Rej, przed Janem Kochanowskim niekwestionowany król polskiej poezji, a jest to pieśń do dziś śpiewana w wielu kościołach, Czego chcesz od nas, Panie? Na podstawie tej pieśni bardzo często zadajemy sobie pytanie, jaki jest stosunek człowieka do Boga w okresie renesansu, jak jawi się Bóg w okresie renesansu. Tu pojawia się słynny już motyw Boga, architekta świata, który wręcz z matematyczną precyzją ukształtował nasz ten ziemski padł, dbając o to, aby każde żyjące na nim stworzenie żyło w obfitości i w radości. Ten człowiek renesansu w pieśni to człowiek ufny, człowiek, który dziękuje Bogu, który wie, że nie ma takich darów, które mógłby dać Bogu, bo wszystko do Boga należy. Istotna jest także pieśń, bądź też pieśni, które, proszę Państwa, poruszają kwestię tak zwanego horacjanizmu. Horacjanizm to jest pewnego rodzaju zespół idei zaczerpniętych od rzymskiego poety z pierwszego wieku naszej ery Horacego. To jest też sposób życia uwidoczniony w jego utworach. Jan Kochanowski między innymi hołduje tej zasadzie, uzewnętrzniając w pieśniach swoje przekonania co do wartości filozofii epikurejskiej i stoickiej. Nie porzucaj nadziei, jako ci siekolwiek dzieje, głosi jedna z pieśni, bądź chcemy sobie być radzi, rozkaż panie czeladzi, niechaj na stół dobrego wina przynaszają. Mamy więc, proszę Państwa, w tych pieśniach i ten element radości z codzienności, z obcowania z przyjaciółmi, ale mamy też w tych pieśniach takie rady, wręcz filozoficzne, że człowiek powinien być spokojny, w różnego rodzaju życiowych sytuacjach zachowywać głównie rozsądek, ale też cieszyć się każdą chwilą, umieć ją docenić. Mamy też pieśni patriotyczne, które mają niezwykły charakter, wręcz perswazyjny. Mowa tu na przykład o słynnej pieśni o spustoszeniu Podola, w której Jan Kochanowski namawia szlachtę do tego, aby wreszcie zdołała uchwalić podatki na armię zawodową. A czyni to dlatego, że panuje w naszym państwie wtedy jaskrawy kontrast pomiędzy zbyt, powiedziałabym, takim próżniaczym życiem przedstawicieli tego stanu społecznego w takim bogactwie i przepychu, a jaskrawą krzywdą, jaka dzieje się ludności. I odwołuje się tu Jan Kochanowski do faktycznego najazdu Tatarów na Podole w 1575 roku, na które nie zareagowano, nie zwołano pospolitego ruszenia, przez co nie tylko niszczyli i grabili, ale też uprowadzili w niewolę ponad 50 tysięcy osób, głównie dzieci oraz kobiet.
No i moi drodzy, pieśń Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, będąca częścią obecnej lektury w szkołach ponadpodstawowych, czyli odprawy posłów greckich, ale bardzo piękna pieśń, którą nawet dzisiaj warto skierować do włodarzy, nie tylko naszego państwa, w której to Kochanowski przypomina, że wszelka władza pochodząca od Boga jest przede wszystkim obowiązkiem wobec poddanych, a nie przywilejem. Niemniej maturzyści najbardziej chyba kojarzą Jana Kochanowskiego z Trenów. Zresztą nie tylko maturzyści. W mojej osobistej refleksji wynika to w zasadzie z tego, że Treny są bardzo emocjonalne, a ludzie mają skłonność do tego, żeby współodczuwać te dramatyczne emocje człowieka przeżywającego stratę bardzo małego, bo zaledwie 2,5-letniego dzieciątka. Ja tutaj często na lekcji jednak poruszam fakty dotyczące biografii Jana Kochanowskiego. Był on ojcem kilkorga dzieci. Zmarły mu dwie córki, czyli ta Urszulka nie była jedyną, była jeszcze malutka Hania. Ale co ciekawe, jak wiecie, są badacze, którzy wyjątkowo interesują się życiem znanych postaci, więc badają to życie również w sposób dosłowny, fizyczny, przekopując się na przykład przez groby. I tacy, powiedzmy, że archeolodzy, proszę Państwa, przeszukali mogiły rodziny Kochanowskich, także rodziny jego żony Doroty Podlodowskiej i nigdzie nie znaleziono zwłok dziecka, które miałoby ten wiek, czyli około 2-3 latka. Są źródła pokazujące istnienie tej Urszulki, ale fizycznie nie możemy tego odnaleźć. No i tu zaczęło rodzić się pytanie, czy przypadkiem Urszulka nie była postacią zmyśloną po to, aby Kochanowski mógł przeciągnąć na grunt polskiej literatury ten przepiękny, starożytny gatunek, jakim jest tren. Zresztą zrobił to po swojemu i cechy trenu jako jednego utworu rozciągnął na cały cykl 19 trenów, cykl trenologiczny, z których to ostatni, 19, ma tytuł Sen i w którym Kochanowski mówi o takim sennym widzeniu własnej matki trzymającej na rękach zmarłą Urszulkę, matka także nie żyje, czyli można powiedzieć takie bliższe kontakty, nie wiem, trzeciego stopnia, prawda, w których to poeta dowiaduje się od dusz z zaświatów, że płacz i żal nie są potrzebne, ponieważ Urszulce jest tam dobrze, jest szczęśliwa i w gruncie rzeczy, porzuciwszy powłokę ludzką, porzuciła też cierpienia i nieszczęścia, które czekałyby ją jako dorosłą kobietę. Niemniej, proszę Państwa, myślę, że o Janie Kochanowskim wciąż wiemy bardzo mało. Ja ogromnie ubolewam nad tym, że jest to autor pomijany dzisiaj przez młodzież, głównie z powodu renesansowego języka, który już dzisiaj niestety na lekcjach języka polskiego trzeba tłumaczyć z polskiego na polski. Ale myślę, że kto jest ambitny, kto ma jakieś takie potrzeby, nie zawaha się przed czytaniem Jana Kochanowskiego, przed poszukiwaniem wartości w jego dziełach, zwłaszcza, że tak jak widzicie na mojej planszy, cechy tej poezji są unikalne jak na tamte czasy. Jan Kochanowski bowiem nie tylko obficie stosował środki stylistyczne, ale też wprowadził do naszej literatury wiersze sylabiczne, przerzutnie, a oczywiście jak typowy renesansowy artysta fascynował się antykiem nie tylko w zakresie filozofii, ale także wykorzystywał gatunki antyczne czy też motywy zaczerpnięte z mitologii.